Wirtualne życie Geralta miało rozpocząć się już w 1996 roku, kiedy to studio Metropolis na czele z Adrianem Chmielarzem chciało wprowadzić Białego Wilka na nasze komputery. Niestety, plany nie były na tyle zaawansowane, żeby mówić o muzyce, a projekt nie został skończony. Dlatego to Wiedźmin od CD Projekt Red z 2007 roku stał się tym jedynym i właściwym. Wielu fanów uważa, że muzyka z pierwszego Wiedźmina jest najbardziej klimatyczna i po prostu najlepsza. Pracowało nad nią dwóch kompozytorów, Adam Skorupa i Paweł Błaszczak, którzy znani są w polskim gamingu z wielu świetnych soundtracków do naszych rodzimych produkcji. Stworzyli wspólnie ponad 3 godziny muzyki, jednak tylko połowa z niej trafiła na oficjalny soundtrack. Sprawiło, że większość graczy uznaje ten soundtrack za najlepszy? Myślę, że przede wszystkim klimat, który wręcz wylewa się z głośników, uznawany za słowiański, chociaż użyte instrumenty nie były stricte słowiańskie. Do nagrania tej ścieżki wykorzystano sample standardowych instrumentów smyczkowych i dętych oraz instrumenty etniczne, które właśnie nadawały to folkowe brzmienie. Znajdziemy wśród nich Irish Whistle, flet irlandzki, dudy, lutnie, cymbały strunowe, bodran i wiele niecodziennie brzmiących bębnów. Do tego dołączono chóry, skrzypce Karoliny Cel w utworze Evening in the Tavern i piękny sopran Iwony Malczewskiej, który usłyszymy w River of Life czy The Princess Triga. Ale nie byłoby muzyki z Wiedźmina bez jej tematu przewodniego. Pracowali nad nim wspólnie obaj kompozytorzy, uzupełniając się i tworząc motyw, który jest w stanie zanucić każdy fan. Oczywiście usłyszymy go nie tylko w Dusk of the Northern Kingdom, ale na przestrzeni całego soundtracku w przeróżnych aranżacjach, na przykład w Peaceful Moments czy Leo's Farewell. Oprócz tych nostalgicznych i klimatycznych utworów mamy również bardzo dużo energicznych fragmentów, które świetnie pasują do wywijania mieczem, a także radosne i skoczne utwory tawerniane, które w dużej mierze inspirowane były muzyką irlandzką. Dodatkowym atutem tej ścieżki był utwór Elaine et Ariel, gdzie śpiewał sam Adam Skorupa. Utwór napisany do tekstu z ballady Nadobna et Ariel, którą możecie znaleźć na stronach czasu Pogardy Sapkowskiego. Nie tylko fani docenili ten soundtrack, ponieważ w tym samym roku muzyka dostała nagrodę za najlepszy oryginalny soundtrack z gry od serwisu IGN. Ścieżka dodawana była do wersji pudełkowej gry, ale co ciekawe, CD Projekt Red zdecydował się umieścić również składankę Music Inspired by The Witcher, którą dodawano do wersji rozszerzonej. Znalazły się tam utwory naszych polskich artystów i zespołów, takich jak Me, Myself and I, Vader czy Scovid, w przeróżnych stylach, od folku, przez metal, rock, aż po drum and bass. W 2009 roku miała powstać konsolowa wersja Wiedźmina, jednak projekt nie doszedł do skutku. Wykorzystana miała być tam muzyka z wersji PC-towej gry, wzbogacona o utwory do walki z bossami. Za te fragmenty odpowiadał Krzysztof Wierzynkiewicz i Michał Cielecki. Na szczęście muzyka nie przepadła, a została dodana do soundtracku z dwójki w 2011 roku.
Za ścieżkę dźwiękową do Zabójców Królów ponownie odpowiadał Adam Skorupa, ale tym razem do zespołu dołączył również Krzysztof Wierzynkiewicz, znany m.in. z muzyki do Bullet Storma. Wersja podstawowa gry to trochę ponad godzina muzyki, jednak już edycja rozszerzona to drugie tyle, z utworami Marcina Przybułowicza i Michała Cieleckiego. Ścieżka do dwójki jest o wiele bardziej agresywna i miejscami bardziej monumentalna niż to było w jedynce, mimo tego nadal utrzymuje swój dramatyczny i mroczny charakter. Chociaż pojawia się wiele głosów, które mówią, że muzyka nie do końca wpasowuje się w klimat gry i że jest za bardzo filmowa, to poznajemy tutaj wiele pięknych i przejmujących tematów, tak jak w jedynce. Już pokazany temat główny w Assassins of Kings od razu wpada w ucho, a wykorzystany po raz kolejny wokal Iwony Malczewskiej dopełnia całości. Na szczęście to nie ostatni raz, kiedy ją usłyszymy, ponieważ pojawia się jeszcze w 5 kompozycjach, między innymi w tęsknym i magicznym utworze Sorceress. Nowym dodatkiem do instrumentarium jest gitara elektryczna, za której nagrania odpowiadał Aleksander Grochocki. I jak dla mnie nadaje to muzyce fajnego rockowego pazura. Czy te Wild Hunt, czy to The Assassin Looms, muzyka jest świeża, nowoczesna i konkretnie pompuje akcję. Oprócz tego oczywiście mnóstwo etnicznych instrumentów i kilka dźwięków drum. Niestety nadal nie mamy użytej pełnoprawnej orkiestry, ale dobór sampli i świetny mix sprawiają, że całość brzmi naprawdę dobrze. Co ciekawe, na samym początku gry usłyszymy utwór Oj Petre Petre naszej polskiej grupy Żywiołak, który możecie znaleźć również na ich albumie z 2008 roku Nowa Ekstradycja. Co w takim razie zmieniło się w edycji rozszerzonej? W sumie to niewiele, ponieważ muzyka nadal trzyma się klimatu edycji podstawowej. Mamy gitary, chóry i nostalgiczne utwory. A dodatkowo znów utwór Elaine et Ariel, tym razem jednak w wersji chóralnej, który jest tłem do final boardów. Skomponował go Marcin Przybyłowicz, a wykonał chór kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wyróżnia się bardzo na tle całej ścieżki ze względu na swoją delikatność, kameralność i emocje, jakie wywołuje. Oczywiście śpiewany jest również po elficku. W tym samym roku, dosłownie kilka dni po premierze gry, muzyka z Wiedźmina doczekała się swojego pierwszego wykonania na żywo. Specjalna suita skomponowana przez Adama Skorupę i Krzysztofa Wierzynkiewicza została zagrana na 4. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. 3 lata później znów zawitała do Krakowa, tym razem na koncert Game on Music. W 2015 roku powstała 3. i ostatnia odsłona przygód Białego Wilka. Ale czy tym razem udało się stworzyć prawdziwy słowiański klimat? Dowiecie się już w następnym odcinku.